Cześć tu Oluś i tatu, siemanko, właśnie wbiliśmy co? 9000 subskrybentów! Brawo, Olek! I z tej okazji nagrywamy co? Q&A, pytania od was, nie ma ich dużo, więc szybkie Q&A będzie. Zadawaliście pytania pod jednym filmikiem i pod jednym postem, może się będą dublować, więc ale będziemy czytać wszystkich, którzy się pytali. Dobra, zaczynamy od pierwszych pytań i mamy tak. User US2QL3BI5E. Pytanie pierwsze. Jak macie na nazwisko? Niestety nazwiska nie możemy podać, powiemy tylko, że na literę N. Jak na przykład Natalia. Drugie pytanie. Czy Olek zmienił okulary... czemu Olek zmienił okulary z czerwonych na niebieskie? Bo tamte mi się mniej trzymały i trzeba było zmienić, bo miałem złe zmienić szkła. Tak jest, dokładnie. Pytanie trzecie. Ile Olek ma lat? Olek, ile masz lat? Ja w tym roku skończę 25 sierpnia urodziny 9... Znaczy... Skończysz 9 lat. No? Tak jest. A teraz mam 8. Jedziemy dalej. Jak nazywa się tatuś Olusia? Czyli jak ma na imię? Arek, czyli Arkadiusz. A na drugie imię mam Piotr, jeżeli by kogoś to interesowało. Kolejne, właśnie od kogo pytanie. Pytanie od Abarelele 4363. Drugie, do której klasy chodzi Oluś? Znaczy skończył właśnie szkołę, chodził do klasy? Drugie, ja będę chodził do trzeciej. Tak jest. I trzecie, ile lat ma Oluś? To było przed chwilą. 8 lat, a zaraz będzie miał 9. Kolejne pytanie, Patryk PY7UN. Czy zagracie w LEGO 2K Driver? Słyszałeś o tej grze? Nie, nie słyszeliśmy, ale może zagramy, może ktoś nas prezentuje, może kupimy, może zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. A właśnie pytanie, dlaczego teraz jesteśmy w łóżku? Bo Oluś już idzie spać. Ja też zaraz idę, ale wbiło 9000, trzeba nagrać, a niedługo Olek wyjeżdża na obóz piłkarski. Może właśnie już to, ten film jest, jak on jest na obozie piłkarskim, ale staramy się, żeby było dobrze. Okej, jedziemy dalej. Kolejne pytanie. Matoti, ile jeszcze będziecie nagrywać? Oluś, ile jeszcze będziemy nagrywać? No nie wiem. No jak myślisz? No ja nie wiem. Ja myślę, że dopóki nas to będzie bawić i dopóki będziemy się dogadywać, dopóki to będzie mieli rozrywkę. Rozrywkę z tego będziemy nagrywać. Może być tak, że mi się znudzi, Oluś będzie dalej nagrywał, a może odwrotnie, Olusiowi się znudzi, a ja będę nagrywał. Zobaczymy. Kolejne pytanie. Mój drogi padawanie. Od kogo? To jest, a nie, tu jest, jest to fajna nowa gra od tego samego Patryka PY7UN. Jest to fajna nowa gra. Jest z dwa odcinki na całym YouTubie po polsku. O, może dlatego pyta się, czy nagramy. Okej, jedziemy dalej. Kolejne pytania. Matoti. Ile... A, to już było Matoti. To coś ja tutaj przeskoczyłem. Ile jeszcze będziecie nagrywać, to już powiedzieliśmy. Jak nazywa się tatuś, to też już powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy, że tatuś ma na imię Arek. Dacie mi jakieś rady, bo niedługo zacznę nagrywać. Jakie rady dałbyś, Olusiu? Na YouTube, żeby co nagrywać? To co najpierw bym nagrał zwiastun kanału. Tak jest, przede wszystkim zwiastun kanałów. Po drugie, systematyczność. Po trzecie, jakiś fajny content. Nasz content nie jest jakiś mega wymyślony, bo otwieranie zabawek, głównie się tym zajmujemy i graniem, nie jest jakieś wymyślne. Staramy się od czasu do czasu coś nowego wprowadzać. Średnio to jest przyjmowane, dlatego że większość widzów oczekuje od nas Zingsy albo Finksy, albo ewentualnie Brawl Stars, albo Stumble Guys, albo jakieś inne gry Minecrafta. Ale staramy się otwierać wszystko i wszystko na zabawę. Dobra, kolejne pytania. Kamilowski 3147. Czy Oluś lubi kapibary? Lubisz kapibary? No taki... Kapibara! Takie śmieszne prawie, że chomiki powiększone. Lubisz? Czy znaczy, że lubi? Kolejne pytania. Kasi Kal 7829. Pytania od Szymona. Czy Oluś zbiera karty piłkarskie? Zbierałem chwilowo, nie zbiera. Czy Olek w ogóle lubi piłkę nożną? Uwielbia, kocha piłkę nożną, codziennie chodzi na boisko, gra? No
A ja jadę na obóz piłkarski. I jeszcze jedzie na obóz piłkarski i trenuje i uwielbia, interesuje się, jak wstaje rano i ma czas, to ogląda co? Newsy. Z piłki nożnej. Piłkarskie. Okej, okay, jedziemy dalej. Czy tatuś chodzi spać w czapce? Nie, w czapce nie chodzę, to jest taki mój mały image. Być może troszkę się wstydzę łysinki, a być może nie. Po prostu w czapce wygląda się młodzie, a już jestem dość stary, prawda? Ile Oluś ma zingsów? Ile Oluś ma zingsów? Z tysiaka. Nie, myślę, że około 2000. Jakbyśmy wszystkie zebrali. Bo my kiedyś robiliśmy taki film, gdzie liczyliśmy zingsy, ale to było chyba jak była siódma seria dopiero. No, ale myślę, że jest około 2000, może 1800. Jedziemy dalej. Ile już ma zingsów? Kolejne pytania. Pytania od Adam. Adam Smoliński 931. Ile już? No, z 5 lat. No, tak naprawdę od trzeciego roku życia. No, no, ma astygmatyzm i dlatego. Jedziemy dalej. Dziękujemy. To w ogóle nie jest pytanie. Jedziemy. Kolejny bardzo dobry filmik, a to też nie jest pytanie. Aha, tu się już pytanka skończyły. Stop! Zatrzymajmy się. Zapomnieliśmy o jednym pytaniu pod tym filmem. Od Pho Ung Wu. Jak ma imię przyjaciel Olka? Olek ma wiele przyjaciół, więc nie ma jednego konkretnego. No dobra, wracajmy do nagrania. Idziemy teraz do... Dziękujemy za koszulkę. Dziękujemy za koszulkę, nie ma za co. Wysyłamy, jak organizujemy konkursy, to zawsze wysyłamy. Czasem dłużej to trwa, czasem krócej, to zależy jak mam czas na wysłanie. Okej, okay, teraz KPV Official. Mam kilka pytań, aż dwa. Kiedy Brawl Stars? Myślę, że jak Olek wróci z obozu, to musimy tam zajrzeć w Brawl Stars, to się pozmieniało. Czy jeszcze potrafimy grać? Ale mi trochę się znudził Brawl Stars pod względem tym, że usunęli skrzynki. A, usunęli skrzynki, że nie ma, a my lubimy openingi, nie? No właśnie, dlatego, ale być może wrócimy, może właśnie po powrocie z obozu. Jedziemy dalej. Goosewing, przeczytaj pytanie. Gdzie? Tutaj. Goosewing, stary nazwisk. Ile lat ma tatuś? Ja już jestem stary, ale... Jary się mówi. Tak czy nie? Tak. I jestem czasem wesoły, ale czasem taki zdenerwowany albo zmęczony. Tak to jest. Mam 45 lat. Ja za pół roku będę miał 46. Dobra, jeszcze z tyłu się wzruszyłem. Okej, kolejne pytanie o metro warszawski. Troszkę zmienię minę, tyl 7328. W jakim mieście mieszkacie i co najbardziej lubicie otwierać? Odpowiedz, w jakim mieście mieszkamy? My mieszkamy w Łodzi. W mieście Łodzi. Nie w Łodzi, bo mówią, że jak się mówi z Łodzi, to że z Łodzi. W mieście Łodzi. Gdzie zabawa nam nie szkodzi. A pytanie, co najbardziej lubimy otwierać? No to najbardziej lubimy otwierać... Wszystko. No. Tak naprawdę wszystko lubimy otwierać. Lubimy otwierać, a szczególnie nowości. Wtedy największą frajdę ma Oluś. I ja też. I lubimy otwierać coś, gdzie coś jest trudno do trafienia. I jak go trafimy, tak jak w Zingsach, to się cieszymy. Tak jak, nie wiem, w T-Racersach albo w innych kulkach czy innych zestawach, że coś można trafić niespotykanego. Tak jak w kartach Olek otwierał na swoim kanale karty Pokémon. Okej. Okay. Tu jest kolejne takie podobne pytanie. No bo to jest to samo, bo to jest pod postem Mati. I czy dacie mi jakieś porady do nagrywania, tak jak mówiliśmy. Ja też. I systematyczność i fajny pomysł na nagrywanie odcinków. Kolejne pytanie. Jakubek DC. Czy nagracie film jak Olek gra w piłkę i też nagracie więcej kart piłkarskich? Myślę, że pomysł na piłkę musimy jakiś challenge, już robimy challenge w shortach. Olek mi strzelał karnego, ja jemu. Jeszcze będą na pewno shorty kolejne gdzieś na boisku. Coś wymyślimy, jakieś kolejne konkurencje. A potem może zagramy na przykład jeden na jeden z Olkiem, ile razy Olek okiwa tatę, a ile tata Olka. A może nagramy coś innego. Na pewno coś z piłką jeszcze będziemy nagrywać, nie? Bo to cię kręci, to piąteczka, to będziemy nagrywać. To było i teraz... Adretor 6742. Czy kiedyś będzie srebrny przycisk? No mamy nadzieję, chociaż
Powoli nam to idzie, ale idzie do przodu. Już mam 9 tysięcy. Niby niedużo, niby dużo, w zależności jak na to patrzeć. Ale nie wybiliśmy się na shortach, tylko na normalnych filmach. Więc no, uważam, że jest spoko. Tutaj są te same pytania, co były. Dobrze, ale jest spoko. I mam nadzieję, że zdobędziemy 100 tysięcy. Będziemy do tego dążyć i będzie wtedy super. Chociaż to pytanie nie do nas, to bardziej do was. Dlatego subskrybujcie nas, zostawcie łapeczki w górę i subskrypcję. Jedziemy dalej z kolejnym pytaniem. Ma Toti to powtarza pytania. Ile lat ma Oluś? Do której klas chodzi? To było. Ile jeszcze zamierzacie nagrywać? To było. Teraz kolejne pytanie. Czy dacie mi Zings Olivery? Tomy Olivier. Adam Stępiński, 1399. Oliviery. To są moi koledzy. Koledzy jakby z osiedla, nie jakby tylko z osiedla, dostali parę Zingsów od nas, naszych powtórek, więc dostaliście, więc już nie proście. Chociaż możecie, jak będziemy mieli, to z miłą chęcią wam damy, bo bardzo was lubimy. Prawda, Olusiu? Mhm. Kolejne pytanie. Jak ma na imię tatuś, to już było. Arek Arkadiusz. Oluś, kolejne pytanie od Adam Smoliński, 931. Olusia ulubione zabawki oraz Olusia ulubiony przedmiot ze szkoły. Oluś, odpowiadaj. Mogę najpierw przedmiot? Jasne. Przedmiot to... Niech zgadnę, WF. Albo WF, albo plastyka. Albo plastyka, bo Oluś lubi rysować i ogólnie kleić i układać z plastelinki i wszystko lubi. Okej, a ulubione zabawki jakie w tej chwili? Nie mam. Wszystko lubi, po trochu zmienia mu się, raz się bawisz tym, raz tamtym, a zazwyczaj ostatnio najwięcej gra w piłkę. I chyba ostatnie pytanie, ile Super Things i T-Racers? Już mówiliśmy Super Things i T-Racers, no to znaczy Super Thingsów to jest 1800 do około 2000, a T-Racersów no to wszystkie 4 serie czy 5 serii było? W każdej serii po 8, 8 razy 5, ile to jest? No ile? 40. Około 40 i... To jest chyba ostatnie. Nie, jeszcze raz, stop! Znowuż pominęliśmy jedno pytanie. Pytanie od Nadia Kanaka 9209. Kiedy zaczęliście zbierać Super Zingsy i Super Thingsy? Tak naprawdę, gdy Oluś miał lat 3. No to tyle. Dziękujemy wam ślicznie. Trzymajcie się plutko, wspierajcie nas, udostępniajcie nasz kanał, żebyśmy jak najszybciej bili 10 tysięcy, bo na 10 tysięcy co będzie? Kto wystąpi? Mamusia. Wystąpi mamusia, ale zamiast tatusia czy z tatusiem i Olusiem? Z tatusiem i Olusiem i Tobiaszkiem i Lucy. Nie, myślę, że Tobiasz nie za bardzo chce nagrywać, ale Lucy możemy wziąć. Może będzie szczekać, może nie. Zobaczymy, kto będzie nas oglądał. To trzymajcie się, nie. To tyle. My idziemy spać. My wam jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy za to, że 9000 subskrypcji. Że nas subskrybujecie. Jesteście wielcy, kochamy was i staramy się robić wszystko, żebyście chociaż od czasu do czasu dzięki nam się uśmiechali. No to tyle, to na rap. Pa, hej, pa.